Gościem Brief jest Bartosz Dobrzyński, członek zarządu P4, odpowiadającego za marketing. Witam. Dzień dobry. Znajdujemy się w dość nietypowej scenerii, stąd też ta para wodna z ust. No właśnie, taki trochę chyba jest play, że właściwie nie konferencja prasowa, a taki event prasowy. Tak, zorganizowaliśmy dzisiaj ten event, humorystycznie to nazywając, że jesteśmy na końcu świata, bo rzeczywiście wyjechaliśmy z Warszawy około 40 km, a to wszystko dlatego, żeby pokazać, że nasza nowa sieć 4G działa również poza wielkimi miastami. A co to oznacza, ta sieć 4G? Z strony technologicznej to jest nowa sieć UMTS postawiona na częstotliwości 900. Co to oznacza? To oznacza, że zasięg szybkiego internetu wzrasta czterokrotnie, czyli z 15% terytorium naszego kraju do ponad 60%. To jest przełom w Polsce, dlatego bo do tej pory szybki internet był udostępniany przede wszystkim w dużych miastach, na szlakach komunikacyjnych. Dzisiaj dzięki tej technologii Play poszerza swój zasięg i dzięki temu więcej ludzi w Polsce będzie mogło korzystać z szybkiego internetu, a ludzie, którzy do tej pory korzystali, czyli ci z większych miejscowości, będą mogli się swobodniej poruszać. To dotyczy zarówno telefonu komórkowego, smartfona, jak i również komputera i modemu USB, z którego korzystamy wtedy, kiedy jesteśmy w drodze. Teraz Play komunikacyjnie będzie głównie widoczny ze względu na dostęp do internetu? Nie, to znaczy Play jest siecią komórkową, która udostępnia oczywiście podstawową funkcjonalność, czyli dzwonienie, SMS-owanie, ale coraz ważniejsze dla nas i dla klientów jest to, żeby być podłączonym do sieci. To podłączenie oznacza w praktyce nie tylko przeglądanie stron internetowych, ale również maila, update'y na naszej klasie, na Facebooku, działanie aplikacji, które mamy w naszych smartfonach. Jakiś czas temu pojawiła się usługa zerofacebook.com, czyli darmowa możliwość korzystania z Facebooka. No niektórzy odbierali to wręcz jako odpowiedź na ofertę jednego z wirtualnych operatorów komórkowych. Czy właśnie taki będzie Play? Dostęp do wszystkiego i wszędzie poprzez internet? Tak, to znaczy myślę, że to jest to, gdzie idzie rynek, gdzie idą klienci. Dzisiaj już często nie wyobrażamy sobie tego, że wyjeżdżamy i nie mamy dostępu do sieci, czujemy się trochę jak bez ręki. Więc Play chce to oferować swoim klientom i całemu rynkowi i myślę, że będziemy to robili dosyć skutecznie i po to ta inwestycja technologiczna w sieć 4G i oceniamy, że to będzie przez dłuższy czas największa w Polsce taka sieć. No i dzięki temu mam nadzieję, że wielu klientów powie, ok, jest internet, jest głos, są SMS-y, czyli to jest ta propozycja, do której mogę przejść. Widzieliśmy podczas konferencji spoty, które informują nas o tym, że zmienia się coś w ofercie internetowej. Natomiast mam wrażenie, że to jest jakaś bardzo typowa kampania wizerunkowa. Kiedy zatem produkty? Tak, to prawda. Te spoty, które dzisiaj widzieliśmy i kampania, która się rozpoczyna, jest kampanią, która opowiada nie o konkretnym produkcie, tylko o sieci. Uważamy, że sieć jest podstawą tego, aby klienci uwierzyli, zobaczyli, że można z tego korzystać. Natomiast oczywiście na bazie tej nowej sieci 4G zaoferujemy nowe produkty i te kampanie wydarzą się już wkrótce. Myślę, że pierwsza z nich to już będzie luty, marzec, także silne uderzenie ze strony Playa, jak zwykle. A co zmieni się w tym roku w komunikacji marketingowej Playa? Czy możemy się spodziewać większej liczby kampanii, chociażby na Facebooku czy innych mediach społecznościowych? My jesteśmy bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Play ma już ponad 100 tysięcy fanów i to jest dobry kanał komunikacji, dobry kanał do tego, żeby pokazywać, jaki jest Play i co mamy nowego do zaoferowania. Natomiast nadal podstawą naszej komunikacji rynkowej będą media tradycyjne, czyli telewizja, czyli billboardy, ale również bardzo dużo internetu. Z przewagą jakiego typu kampanii? Produktowych czy wizerunkowych? To będzie miks tego, dlatego, bo my chcemy dotrzeć z informacją do klientów, zarówno jeśli chodzi o takie rzeczy duże, które dotyczą wszystkich klientów Playa, jak na przykład nowa sieć 4G, jak również jeśli chodzi o konkretne rozwiązania produktowe, czyli dany telefon, dana taryfa, dana oferta, więc to będzie miks. Natomiast myślę, że podstawy się nie zmieniają. Play jest marką młodą, dynamiczną, marką, która oferuje dobrą cenę i taką marką, do której warto przyjść, żeby zmienić swojego operatora, bo jest to prawdziwy wybór w stosunku do pozostałej trójki. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.